moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w najlepszym programie Disco i Dance, czyli w Waszym ukochanym Disco Tourze. Dzisiaj znajdujemy się w Otwocku na fantastycznej imprezie. Gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, tak, telewizja ITV również wspomaga tą niezwykle szczytną inicjatywę, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Piotrze, co takiego przygotowujesz w najbliższej przyszłości dla swoich fanów? To cały czas robimy nowe piosenki, cały czas coś tam wzbogacamy swój repertuar. Teraz niebawem będziemy robić zdjęcia do nowego klipu, do fajnej piosenki. I cały czas robimy nowe utwory i dbamy o to, żeby publiczność nie nudziła się na naszych koncertach. Do tej pory nam to wychodzi, przynajmniej tak ludzie mówią. No na pewno tak jest, a mnie tutaj zaintrygowałeś. Nowy klip i tak nie za dużo powiedziałeś, więc ja cię troszeczkę podpytam. Tytuł tej piosenki, jakiś pomysł na scenariusz już jest, czy to wszystko dopiero jest w toku? Scenariusz dostałem dzisiaj, ale pomysł był wcześniej, natomiast scenariusz dostałem dzisiaj, a tytuł piosenki to Takie życie. Już impreza się zaczyna, tak gdzie śpiewa się wygina. Teraz jest taki gorący, karnawałowy okres, no i czy dużo Impuls gra koncertów? Tak, gramy w każdy weekend, teraz akurat wracamy spod Bydgoszczy, mieliśmy tam dwa koncerty wczoraj, tak, więc nie, gramy cały czas, gramy, staramy się nie siedzieć w domu, kluby nas chętnie zapraszają na jakieś tam imprezy, ludzie się bawią chętnie przy naszych piosenkach, tak więc cały czas gramy. A ty generalnie preferujesz koncerty na świeżym powietrzu, czy na przykład właśnie w jakichś klubach, czy tak naprawdę wszędzie się idealnie odnajdujesz? Wszędzie się odnajduję. Znaczy, jeśli chodzi o kluby, wiadomo, jest tam młodzież, która przychodzi pobawić się przy muzyce klubowej, przy muzyce typowo tanecznej. Natomiast jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to jest fajnie, ponieważ takie imprezy, tak jak nasza muzyka, łączą pokolenia. Tam są dzieciaki w wieku 5 lat, dzieciaki w wieku 25 lat i dzieciaki w wieku 55 lat i wszyscy znakomicie się bawią. Tak więc każda z tych imprez ma swój charakter, my na każdej z tych imprez się odnajdujemy. I każdej imprezy lubimy. Tam, gdzie jest muzyka, tam, gdzie nas zapraszają, jedziemy.